Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gridfall. Ja jestem Kocur, a to jest taka przygodówka bardzo podobna do Wiedźmina. Eksplorujemy sobie następny teren, zmierzamy w kierunku... już wam pokazuję na mapie. No dużo wam tu nie pokażę teraz. Zmierzamy w kierunku następnej lokacji, gdzie próbujemy się dostać do ambasadora, żeby porozmawiać z nim o chorobie. Jest środek nocy, ale myślę, że tutaj zaraz zrobi się świt. A my będziemy mieli do, no właśnie, śpiewające wody do eksplorowania. Myślę, że to jest całkiem ładnie. O, proszę. Tu jest bardzo ładnie. No i wygląda na to, że to jest całkiem rozległy teren. Ambasador jest, przejście do ambasadora jest tutaj. Możemy walić po prostej, możemy też posprawdzać, co jest na tych znacznikach. A warto, bo to może być punkt życia, może to być, znaczy punkt... o, lis. Lisek idzie. Rozumiem, że w nocy chyba są... Dobra, nie mogę tego wziąć, tak? Żeby to był punkt... Nie można rozpalić. O, tu jacyś bandyci są. Czy nas interesuje tam pójście do tych magnetów? Czegoś na pewno pilnują, nie? Ich tam jest sześciu. Ajajaj. Czy jesteśmy na tyle odważni? A co? Oczywiście, że jesteśmy. O, nie, 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 nie jesteśmy. Wszyscy są silniejsi od nas. Dobra. To kiedy indziej. A tutaj trzeba mierzyć siły na zamiary. Miejmy nadzieję, że nas nie pogonią. Tu są jakieś normalne zwierzątka takie, które nas chcą zabić. Też ich jest przynajmniej trzy. Okazuje się, że ten teren w nocy... Nie masz za dużo życia, także z wami się szybko rozprawimy. Na szczęście nie mają dużo życia. Mieliśmy sobie włożyć nową szablę, która ma więcej. Nie mam wystarczającej ilości zręczności. Tutaj to się robi coraz ciekawsze z tymi zarządzaniem, tymi punktami umiejętności, bo tutaj dużo rzeczy jest uzależnionych od tego, jakie masz punkty, jak masz rozbudowany swój charakter. To jest coraz fajniejsze. Skóry zbieramy, bo to się przydaje. Głuk też, bo do tego, jak już w końcu będziemy mogli, to zaczniemy robić... Zaczniemy robić potionki. Okej. O, skrzynka. Stare buty, stare sprzęty. O, 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 następne zwierzątka. Dobra, to lecimy od razu. Chyba zaczynam trochę się wprawiać w tej walce. Już powoli wiem, jak... Powoli wiem, jak, czego można używać. I kiedy. A mimo tego nadal nie chcę podjeżdżać do sześciu zawodników, którzy są lepsi ode mnie. O, o! Tam jakieś fajne miejsce jest.
przed nami jakaś wioska. Dobra, te wilki możemy obiec z bokiem. Nie wyszło obieganie ich bokiem. Jak mnie ładnie poszło. Dobił. Jeden tam jest cały czas zamrożony. Nie widzę nic przez to. Dobra. W nocy jest chyba więcej przeciwników po prostu. No ja myślałem, że to jakaś fajna ta. Tam są ludzie w tej wiosce. Myślałem, że tam nikogo nie ma. Idziemy się przywitać. Dzień dobry. No jasne, że chcę z nimi pogadać i w ogóle. Co tutaj ciekawego w wiosce macie? Modlą się. O tej godzinie to im się nie dziwię. Śpią mi się modlą, więc... Mamy tu też szybką podróż, z tego co rozumiem. A, czy stąd możemy się na przykład cofnąć tutaj? Albo tutaj do tego waradu się przenieść. Nie. Jakiś kupiec może? Te sprawy? Jakieś święte miejsce do odkrycia? To jest domka Satasza. Chyba nie mieliśmy przychodzić z żadnego powodu, no ale jak już jesteśmy, to zwiedzamy. No dobra, czy możemy iść dalej? Tu jest następne jakieś miejsce. Znacznik i idziemy tam. Myślę, że klimat jest bardzo fajnie zrobiony w tej grze, taki naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać. To jest chyba cała wioska odwiedzona. Są wilki. Jest jakaś znajdźka. Ruda żelaza, oczyszczona ruda żelaza. Jest i miejsce na camping. Tu możemy odpocząć, przespać się. Może warto by się było przespać do świtu chociaż. Żeby nie podróżować po nocy. Świt. Dobra. No i trochę zregenerować przy okazji. Tam jest most jakiś. Okej, super. Była główna droga, którędy mogliśmy podróżować. Ale ja się chyba wróciłem do miejsca, z którego zacząłem. A nie. Po prostu przeszedłem dalej. Dobra, rozumiem. To są jeszcze dwa miejsca, gdzie można by było iść, zanim wyjdziemy z tej wioski.
O właśnie, na przykład tutaj. Tu jakieś zwierzątka są. Ten ma bardzo dużo życia. I przywalił mi całkiem nieźle. Całkiem niezłe rzeczy wypadają, bo tutaj to całkiem, za całkiem niezłe pieniądze udało mi się sprzedać w sklepie. Podnieś strona z pamiętnika wędrownego kapłana. Kierując się na wschód w stronę New Serin, podsłuchałem, jak pewni podróżnicy mówili o skarbie, którzy ukryli za samotnym drzewem na klifie. Obawiam się, że ci ludzie mogą być bandytami, a skarb jest owocem ich grabieży. Niech oświecony mam je w swojej opiece. Ciekawe, że to nie była nawet żadne oznaczone miejsce znajdziek, nie? Aha, tu jest jakaś wioska, w której są zadania do wykonania. O, proszę. No dobra. Kontrakt. Zneutralizuj uczonego złodzieja. Niezrównoważony mężczyzna atakuje podróżników i karawany. Przebrany jest za jednego z tak zwanych uczonych sojuszy i kradnie jedzenie z konwojów. Okej. Okay. A tu? Uwaga, skupcy. Jedna z bestii, którą tubulcy nazywają Dantlingiem, atakuje każdego, kto zbliży się do północnej części rzeki. Szczególnie ostrożnie powinien być podróżujący ścieżką wiodącą do Tirdop przez naturalną zaporę. Ktokolwiek zabije tą rozścieczoną wersję, otrzyma nagrodę. Bierzemy, bo może przypadkiem zabijemy tą rozścieczoną wersję, albo bestię, albo tego potwora. Co to jest w ogóle za ekipa? Fajnie wyglądają. Macie jakieś znajdźki, albo coś? Gdzieś z tyłu, nie? Może można wam zrobić magazyn? Macie coś w magazynie? Pusto trochę, co? Dobra. Takie dwa poboczne questy. Dla tego obszaru. Myślę, że będziemy się takimi rzeczami powoli zajmować. Tu jest jeszcze jakieś przejście, które też gdzieś prowadzi. Sprawdźmy, co tam jest. Aha, tu można z góry się dostać, pewnie z innej krainy. Dobra. Czyli wracamy na szlak. Proszę, jaki mam piękny świt. No dobra, i mamy dalej podróżować. A tu? Tu kawał, nie? No dobra. 18 godzin, tak. Czas nas chyba nie, tutaj nie goni za bardzo. Z tobą na razie nie gadamy, bo masz straszne ceny. Tylko znowu oglądaliśmy w środku nocy. San Mateus. No proszę. Możesz skonfigurować maksymalnie 12 skrótów z taktycznej pauzy. No to jest ciekawe. Wow, jaki tam jest.
Wulkan. O. Bażant. No dobra. To idziemy do nowego miasta. Ach, czyli tutaj będą ci, to będzie taką konfederacja, czy jak oni się nazywają. Talo coś tam. Oni tu mówili, że mają tu miasta. Ci religijni goście tu są. Wschodni posterunek, proszę bardzo. Tak, byłoby to logiczne, że skoro mam porozmawiać z ambasadorem, to on będzie gdzieś tutaj. Interesujące. O kurde, jakie tam jest miasto. Interesujące. Czy mogę się do tego miasta dostać błyskawicznie? To znaczy mogę tutaj się poruszać pomiędzy miastami. Mogę też zbierać sobie rzeczy, chodzić i szukać. Rozumiem. Gdzieś słyszę jakichś bandytów. Co to za... Serio? Ilu was tutaj przyszło? Zagłuszonych. Jej, mam kogoś innego na targecie i przez to... Target się głupio ustawia. No dobra. Nie dobrze bandyci. Ale kasa się zawsze przydaje. No, zabieraj to złoto. Dobra. To idziemy dalej do miasta. W mieście widziałem jakiś milion questów, znajdziek i odkrywajek. Jest w ogóle jakieś przejście. Chyba tędy mogę, nie? Nie biegać za szybko, bo tu się zaraz mogę na coś wpakować, nad czym nie będę miał żadnej kontroli. O, właśnie. Na przykład na coś takiego. A my chcemy przejść tam chcemy przejść, więc może przejdziemy sobie tak, się przeskradamy. Nas ci goście nie zauważyli, tacy silni, przypadkiem nie zabili. Ciekawe, co tutaj jest za kłaścik. A, tu jest po prostu ognisko. Można sobie rozpalić. To jest jedna z naszych misji, rozbić obozy w pobliżu San Mateus. Ciekawe, tutaj jakieś przejście.
którego tak naprawdę nie możemy skorzystać. Chyba, że mielibyśmy przejść przez te mury i wtedy pewnie byśmy się znaleźli w jakimś ciekawym domu. Interesujące. Możemy wracać. Trochę mam, kurde, aż ochotę do nich podjechać. Ilu tu jest? Trzech. Damy radę. Jeden już. Martwy. Jeszcze chciał strzelić do mnie. No dobra. I to by byli wszyscy. No dobra, wyczyszczeni. Teraz możemy spokojnie iść do miasta. Co tam jest na górze ciekawie? Ciekawa taka... Bardzo interesująca konstrukcja. Teraz widać, gdzie cywilizacja się rozwija. Halt! In the name of the Enlightened One, present yourself. Sir de Sade. Emissary of the Congregation of Merchants on Tir Fridi. I have come to present my regards to your governor. We have been expecting your visit, Your Excellency. No proszę. Welcome. May he light your way. Niech oświecony oświeca ci drogę. Trzy minutki. No dobrze, tu mamy, mam wrażenie, całkiem konkretnie, mamy tak, mamy stół rzemieślniczy, mamy rezydencję swoją, de Sardet, czyli mamy nawet swoją chatę tutaj już, to jest interesujące. Obok mamy jakąś szybką podróż, mamy tu ambasadora i mamy dosyć dużo questów do zrobienia w tym mieście, więc na pewno się tym zajmiemy, a potem będziemy musieli się spotkać się z tym drugim ambasadorem, który z Al-Sadar, czyli z tego drugiego miasta, czyli prawdopodobnie musimy odwiedzić odwiedzić czy obejść wyspę dookoła, żeby poznać te wszystkie lokacje, co mi się bardzo podoba, bo ich jest naprawdę dużo i gra rozwija się w rewelacyjny sposób. Ale ponieważ mamy tu naprawdę dużo do zrobienia, tu można biegać przez dosyć długi czas i zbierać sobie te rzeczy, to postaramy się, tutaj chyba powinniśmy być w stanie przejść do naszego ambasadora, nie bardzo, nie? Ale to jest skrzynka z rzeczami. Tu jeżeli tu zakręcimy, to tu powinien być pałac.
Co to jest? To jest żywe. To będzie jakiś inkwizytor, nie? O kurczę. Tak to jest, jak religia się zabierze za magię. Do you renounce your gods? Answer me. Why are you doing this? Behold your so-called gods. You are demons. They burn. They are nothing. You shed tears for this creature while your heart should be full of joy. Welcoming the light. Forget your pagan foul teaching. Przyjmij prawdziwą wiarę. Zdrowo. Faith! You are mad! Renounce your gods! Lubisz go tak? Więźnia związanego? Zdrowy świr. Inquisitor? Inquisitor, tak myślałem. You! Stop where you are! A to jak to pozwolił? Stink of these soulless natives taints you. You bring demon-spawned barbarians through our gates. This man just killed some helpless soul in front of our eyes, and he calls us barbarians. Who are you to address with such familiarity? I am the Inquisitor Aloysius, and you will be going nowhere lest your answers give me satisfaction. Do you believe that the God of Light is the one and only God? Don't tell me that you are going to humor this crazed assassin. If I want to complete my mission, I believe I have no other choice. Podkreśl jego funkcję dyplomatyczną. Spróbujmy tak. It may seem to you of little import, but I doubt that your governor would be of a similar opinion. Aggression towards an emissary of another nation is an error that could lead to war. You cannot hide from the divinity behind politics. No, udało się. But very well. I leave you in divine hands this time. I shall allow you to continue along your path. O, na pewno się spotkamy i ci wytnę ten drugi uśmiech, ci wytnę. Także na pewno się spotkamy i na pewno będziemy musieli jeszcze pogadać, ale w tym momencie wtedy będę miał rapier w ręku i pochodnię, którą ci wsadzę głęboko tam, gdzie światło nie dochodzi. Tak zrobimy. I to jest rewelacyjne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Hej, hej.